Siema, z tej strony Xardes i dziś zagramy sobie luźnego drafta. Mam jeszcze małą informację na początku, zanim zaczniemy. Przepraszam, że w pierwszym odcinku na moim kanale podałem zły nick. Powiedziałem w tym odcinku, że nazywam się Kaka, ale potem zmieniłem na Xardes, ponieważ bardziej mi się podobał. Jeszcze raz za to przepraszam. Bez przedłużania zaczynajmy. Tak jak powiedziałem, to będzie całkowicie luźny draft. Niech tu będzie 4-3-3. Drugi wariant. Bardzo lubię tą formację. Jak to luźny draft, to mogę wybrać kogo chcę. Niech to będzie Robert Lewandowski. Bo to oczywiście Polak, rodak. To musi być Polak. Niech to będzie Christian Pulisic z Borussii Dortmund, Amerykanin. Tu niech będzie Lorenzo Insigne. Teraz pomocnik środkowy. Niech tu będzie N'Golo Kanté. A tu niech będzie Thiago, na defensywnego pomocnika wybiera Emanuela Petita, legendę francuskiej piłki. Drugi Polak, bardzo dobrze. Tym razem z Borussii Dortmund, Łukasz Piszczek. Tu same srebraki, tu niech tu będzie Zé Castro z Rayo Vallecano, z drugiej ligi hiszpańskiej. Tu nie będzie Diego Llorente. Hiszpan. Tu Roberto Carlos, druga legenda. Tu niech będzie Ralf Farman z Schalke 04. Napiszcie w komentarzu, jak wam mijają wakacje. Bo mi całkiem dobrze. Tu niech będzie Florencji z Romy. Niech będzie Mesut Özil. Tu Hakan Çalhanoğlu, dajemy go na lewe skrzydło. Za Lorenzo Insigne. I Robert Lewandowski ma 10%, 10 z grania. Czyli maksimum. Tu niech będzie Valerii z Ligi Amerykańskiej. Tu niech będzie Isak. Tu niech będzie Matthias, kolejna legenda. Możemy go ustawić na środkowym obrońcu. Ma tam 6 z grania. Tu niech będzie Lopez. Tu Mares. Tu Cuadrado z Juventusu. Teraz tylko ułożymy ławkę. Dobra, ławka ułożona. Przechodzimy teraz do podsumowania draftu. Draft 181. Przeciętnie, ale to jest luźny draft. Tu nie ma większej wagi. Pierwszy mecz gramy z Sevillą, klubem z Ligi Hiszpańskiej. Jak na razie 2-1 dla naszego zespołu, 3-1 wygrywamy. Drugi mecz gramy z Arsenalem, Londyn. Klubem z Ligi Angielskiej. Lewandowski strzał w 38. Gola. 1-0 wygrałem ten mecz. Po golu właśnie Roberta Lewandowskiego. Półfinał gramy z SV. Klubem z Bundesligi. Na razie jest 1-1. 2-2 teraz. 3-2 przegrywamy w półfinale. Niestety tak się zdarza.
w pierwszej paczce mamy niestety duplikat Deulofeu. Teraz już zawodnik FC Barcelony. Zobaczmy, co będzie w drugiej paczce. Inform. Valdez, Colo Colo. 82 oceny. Overalla. Teraz w trzeciej paczce Tots jest. Lopez, Miguel. I zobaczmy, kto wygra finał. Hamburger SV 1-0 wygrywa finał z Benficą. To ten klub, który pokonał nas w półfinale. Tak więc to tyle w tym odcinku. To tyle w tym odcinku na dzisiaj. Zostawcie pod tym odcinkiem 3 lajki, żeby kolejny odcinek był z tej serii. Komentujcie, lajkujcie, dajcie dzwoneczek, suba, pa.